może jestem. Jest to jedna z wersji istnienia, w co wierzymy, czy nie wierzymy. Miałam okres, że myślałam, że jestem ateistką, ale to był okres po uwalnianiu się od programów Jehowa siedzi tam za chmurką i ciągle karze, ciągle na wszystko patrzy. Ja zawsze czułem obecność czegoś innego w sobie. Dla mnie ateizm to jest wiara tak naprawdę w nic. Nie znalazłem tam nic. Od początku mojego życia wierzyłem, że istnieje Bóg. Duchowość i jakiś inny wymiar światła jest we mnie ważniejszy niż zanegowanie tego. Chyba był taki moment w życiu, kiedy chciałem być ateistą, czy kiedy byłem ateistą. Nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby być ateistką, ponieważ zawsze było dla mnie oczywiste, że jest jakaś wyższa istota. Nie mogłem. Nie mogłem dlatego, że miałem w sobie takiego szwendacza, który bez nazywania go wprost, bez używania słów o wierze, bez używania słów o Bogu, zmuszał mnie do poszukiwań. I dochodziłam do granic poznania, w sensie w tamtych czasach, ale zawsze pozostało to pytanie, i co dalej? Przez cały czas można powiedzieć, życie to jest jedno wielkie poszukiwanie. Jeżeli coś się znajdzie, wtedy jest głębszy oddech. Jeśli tak naprawdę to wszystko miałoby być po prostu tak, z przypadku, i po tym miałoby nie być nic, no to po prostu nie zgadzam się z tą wizją. Dlatego musi być coś więcej. Ateizm to jest też wyłącznie rodzaj wiary. Tu nie ma elementu wiary, niewiary, wiedzy, niewiedzy, szukania, nieszukania, tylko to jest stan pewności. To jest. Po prostu to czujesz, że tam jest jakaś siła wyższa. I że się nie da być tak do końca ateistą, bo nawet jak kwestionujesz Boga, to znaczy, że jakby nie było Boga, to byś nie miał co nawet kwestionować. Stwierdziłam, że duchowość to wcale nie jest żaden dziwny i nieznany świat, że jedno z drugiego wypływa i wreszcie daje odpowiedzi na takie podstawowe, fundamentalne pytania. Istnieje jakaś wyższa inteligencja, niezależnie czy ją nazwiemy Bogiem, czy samą inteligencją. Nigdy nie mogłabym zostać ateistką w swoim sercu i swojej świadomości.